Wspierając nas na Patronite, uczestniczysz w tworzeniu kolejnych historycznych podcastów kanału Igły FM, złe kobiety w służbie III Rzeszy Gertrud Scholzkling. Część pierwsza Pani Gertrudo, oto garderoba. Wszystko jest wedle sugestii partyjnych. Po pierwsze lustro, niewielkie i skromne, w żadnym razie stojące, bez tych pękatych żarówek kojarzących się ze zdegenerowanym kabaretem. Wieszak, szafa, stolik, herbata, syfon z wodą zostają. Żadnego alkoholu sobie nie życzę, żadnych kosmetyków. Czy na sali są wszystkie organizacje? Tamtego dnia w pałacu sportu czekało na naszą panią 10 tysięcy dziewcząt. Przyjechałyśmy z najodległejszych części Rzeszy. Byłyśmy tam wszystkie. Ale to ja zostałam wybrana, by stać w garderobie naszej pani i czuć jej wielkiego ducha. Wtedy był to dla mnie niewyobrażalny zaszczyt. Nasza pani jest wyjątkowa. Jej pierwszym mężem był Eigenklink, znajomy ojca. Był on ważną figurą w oddziałach szturmowych NSDAP. Tak się złożyło, że o zawale serca, który zabił go podczas płomiennego przemówienia, przyszedł poinformować naszą panią Robert Wagner, ówczesny zwierzchnik Klinka. Podczas tej samej wizyty zaproponował naszej frau zajęcie stanowiska męża, co wcale nie wywołało w naszej pani konsternacji. Wewnętrzna siła nie tylko nie pozwoliła na załamanie, lecz także popchnęła ją ku nowym możliwościom. Robert Wagner przestał być potrzebny naszej pani dość szybko. Romans wypalił się, gdy frau podporządkowała sobie wszystkie organizacje kobiece podległe NSDAP w Badeni. Wtedy zaczęła częściej bywać w Berlinie i poznała Konstantina Hirla, szefa ogólnonarodowej służby Rzeszy. W późniejszym czasie pani pięła się po partyjnej drabinie równie szybko, ale nie bez trudności. Jedną z przeszkód Stanowiła konkurentka polityczna, Paula Ziber. Ziber miała w sobie magnetyzm, miała polityczną moc. Nie potrafiła jednak opanować swojej natury. Dziewczęta, zrobimy tak. Ten przystojny żydowski chłopak, o którym mi wspominałyście, musi znaleźć się w polu widzenia Ziber. Ona mu się nie oprze, bo zawsze działa jak wygłodniałe zwierzątko, a wtedy sprawy potoczą się gładko. Zawiadomicie redakcję gazet, o których mówiłam. Nakrycie Ziber w łóżku z Żydem da do zrozumienia jej zwierzchnikom, z jaką osobą mają do czynienia. Uchwalona w zeszłym roku ustawa o ochronie przed potomstwem jasno mówi, że w wybranych przypadkach przymusową sterylizację uzasadniają względy natury moralnej. Nasza pani wiedziała, do kogo się zwrócić, by przypadek Ziber był uznany za wybrany. Byłyśmy takie dumne. Naturalnie zdawałyśmy sobie sprawę, że zabieg sterylizacji odbierze jej możliwość posiadania potomstwa. Wtedy jednak uznałyśmy, że sama sobie zasłużyła na taki los. Rytuały, pochodnie, tańce. Frau Kling potrafiła tak zaplanować nam letnie obozy BDM, że nie było mowy o nudzie. Splatałyśmy włosy w warkocze, zakładałyśmy odświętne mundury i znajdowałyśmy miejsce w lesie. Pochodnie trzymałyśmy wysoko nad głowami. Otaczając krąg wzniesiony z kamieni. Jedna z nas wstępowała do niego i uroczystym, wysokim, czystym głosem inaugurowała obrzędy. Czy moje siedemnastoletnie ciało było nadal moje, kiedy dojrzała, Fraulin, tłumaczyła mi, że wolą Firera jest to, bym zaszła w ciążę? Należałam do partii, do organizacji, do Firera. Każdy element mojego ciała, każda minuta mojego czasu. Kiedy podczas letnich obozów nasza pani zachęcała mnie do spaceru po lesie z chłopcem z Hitlerjugen, było to polecenie rozkaz. Wcześniej zapraszała mnie do siebie na herbatę i długo wyjaśniała, jak dochodzi do zapłodnienia. A, przyjaciółka Kling, witam, witam. Napije się pani herbaty ze starymi partyjnymi druchami. Cóż, pani Gertrudo, nie przeciągajmy. Przejdźmy do rzeczy. Powierzam pani los wszystkich niemieckich dziewcząt oraz wszystkich organizacji niemieckich je zrzeszających. Gratuluję tej odpowiedzialności. Wtedy Fierer uścisnął dłoń naszej pani, i wszystko stało się dla niej odrobinę nierzeczywiste. W 1934 roku była na szczycie. Gertrud, będę z Tobą szczery. Gdyby chodziło tylko o tytuł, to zaproponowałbym Cię Führerowi na jego zastępczynię do spraw kobiet Rzeszy. Mamy wojnę, rozgrzebaną sprawę z Jugosławią i konflikt ze Stalinem zapasem. To nie jest czas! Rudolf, to jest dokładnie ten czas. Po zajęciu zachodniej Rosji pod opieką Rzeszy znajdzie się ponad 20 milionów radzieckich kobiet. Jest odwrotnie niż mówisz. To nie musi być nawet tytuł. Ważne, by być jak najbliżej gabinetu, brać udział w naradach, współdecydować. Tak jak ty, jak wielki Rudolf Hess. Twoje małe ciało skręcają zbyt wielkie ambicje. Prosisz o władzę równą mężczyzną. Wielki? Jestem na co trzeciej naradzie. Odsuwają mnie! Radzieckie kobiety. Co ty możesz wiedzieć o naszych planach? Nie traktuj mnie z góry, Rudolf. znam plany Heydricha, rozumiem politykę SS i także ją realizuję. Zbudowałam wraz z Himmlerem Ravensbrück. To w tej chwili obóz wzorcowy, Musterlager. Musimy eksterminować przynajmniej 10 milionów kobiet. Rozumiem to i wezmę w tej operacji udział. Chodzi mi o te, które Rzesza uzna za wartą pozostawienia przy życiu siłę roboczą. Koniec części pierwszej. Podcast powstał na podstawie książki Marka Łuszczyny pod tytułem Złe. Kobiety w służbie trzeciej rzeszy, wydawnictwa Znak Horyzont. Scenariusz Marek Łuszczyna. Produkcja i reżyseria Beata Roszkowska. Produkcja blisko studio.pl dla Instytutu Jagiellońskiego.